Witam wszystkich, ten tłum zebrany, ciekawy jak to działa. Magiczny pył to jest taki proszek mineralny, bez GMO, innych tam takich ulepszaczy. W ogóle bez niczego. Wegetariański, tak. Jest nie wegetariański, wegański, tylko wegański. Bez GMO, bez E, C i innych tam takich. To po prostu jest mieszanka minerałów wydobytych z ziemi. Nie przeze mnie. Przygotowujemy sobie farby tyle, ile uważamy, że zużyjemy na raz. Dlatego, że jak już wymieszamy farbę z proszkiem, to nie przechowamy tego zbyt długo. Może jak nie za dużo tego proszku wsypiemy, to nam do następnego dnia wytrzyma. Ale jak zrobimy sobie taki gęściejszy, więcej tego nasypiemy, to po prostu po paru godzinach to będzie jeden wielki glut twardy i do niczego się nam nie nada. Więc sobie przygotowujemy tyle, żeby zużyć to od razu. Proszku już się sypie. Ile, ja wiem, ile tu może być tej farby. Tyle farby. 100 ml. No tak pewnie gdzieś będzie. Na takie 100 ml bierzemy sobie tego proszku. Tyle, no może trochę wysypiemy. I trzeba dobrze wymieszać. Żeby to się ładnie po całej tam farbie rozeszło. Wydaje się, że farba, z farbą nic się nie zadziało. Już nie będę z proszkiem wsadzać tej łyżki do tej farby. Że nic się nie zadziało, że ona wcale nie zgęstniała, nic nie, nawet mi się wydaje, że może się nawet i rzadsza zrobiła. Ale to nie ma znaczenia. Naprawdę nie sypcie tego proszku, bo wam się, nic, to trzeba nasypać, bo jak przesypiecie, to od razu wyrzucicie do śmieci. Farba jak wyschnie potem z tym, jak się nałoży, robi się twarda jak skała, jak beton, jak skała. Można właśnie robić jakieś tam fakturki, jakieś tam delikatniejsze, nie? Ledwo, można wręcz jakieś sobie tam lepić takie a la płaskorzeźby z farbą wymieszaną z proszkiem. Można nakładać szablony z efektem 3D, nie? Wystarczy farba z proszkiem i możemy sobie tam różne rzeczy zrobić. Ja pokażę tylko jakąś tam część możliwości, bo nie sposób w tym krótkim czasie pokazać wszystkiego, co można z tym zrobić. I pokażę taki, w sumie jak malowałam szafę, bo miałam dużo zapytań, jak to się robi i tak dalej. I nawet, żebym warsztaty właśnie z tej techniki zrobiła. No więc stwierdziłam, że w takim razie na tym pokazie właśnie pokażę, jak ja to zrobiłam. I przy okazji jeszcze jakieś tam inne sztuczki. Farba wymieszana. Można ją nakładać różnymi narzędziami, na różne sposoby, w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Ja na przykład lubię nakładać łyżeczką. Nabieram i łyżeczką sobie rozcieram. Najpierw sobie po prostu rozcieram. A później oblizujesz na koniec? Tak, można. Jak ktoś lubi, ponoć są osoby, które lubią mieć farbę, więc mogą całkiem spokojnie, nic im się nie stanie. Ona tam 3 kg farby w ciągu kilkunastu lat, więc można te 3 kg w ciągu nawet tam miesiąca sobie zjeść. I jakieś tam można takie łyżeczką, odwrotną stroną potem właśnie możemy sobie jakieś tam układać wzory, jakieś tam, nie wiem, kółka, jakieś takie a la liście akantu, wychodzą takie wzory jakieś tam, co tam sobie komu w duszy gra, to sobie tu może mazać, kręcić. O, a jakby ktoś ręczniki te papierowe. Ścigam. Można sobie tak ciapać, będzie też jeszcze powykręcać, pociapać, będzie inny efekt, inny wzór. Szafę, którą malowałam, to nakładałam szpachelką, dłuższą, nie taką jak ta, ona była dłuższa, więc rozciągam sobie tą farbę
najpierw. O, dzięki bardzo. Pietro tą łyżeczkę robi, żeby była jeszcze do użycia, a nie za chwilę do wyrzucenia. Rozciągam. Nie za grubo, bo to naprawdę nie musi być grubo. Im grubsza warstwa, tym będzie dłużej schło. Natomiast im cieniej rozprowadzimy, ona po prostu szybciej nam wyschnie. I wyciskamy wzorek. Jak tam komu w duszy gra. Tak sobie ciapię. To jest jakaś tam druga metoda, jak można to użyć. Albo pędzlem nakładamy. I sobie tam, żeby po prostu utworzyć jakąś fakturę. Chodzi o to. A przez szablon też taką rzadką, czy gęściejszą? Zaraz powiem. Układamy. Można sobie tam, nie wiem, rozciągnąć tą farbę i sobie wziąć, nie wiem, jakieś i wyciskać jakieś. No to troszeczkę by trzeba grubiej, ale powiedzmy jakieś tam sobie kształty wyciskać. Można na przykład rozciągnąć sobie farbę widelcem. Jakieś takie sobie tam poskrobać, fajne wychodzą wzorki, fajne efekty, nie? I w zależności od tego, jaką chcemy tą fakturę, jakie kształty, jakie wzory, no to sobie tam jakieś narzędzia bierzemy, używamy. Można zrobić szablon i do tego robimy trochę tą farbę gęściejszą. Czyli do tej farby dosypujemy trochę więcej proszku. Bo tak może jak ściągniemy szablon, to się chociaż... Ja na przykład lubię grubo nakładane szablony. One są zawsze grubsze niż wysoki jest szablon. Gdyby robić równo z szablonem, to ok, może być rzadsza. Natomiast jeżeli ten szablon miałby być wyższy, no to wtedy tą farbę trzeba zrobić troszeczkę gęściejszą, żeby jak ściągniemy szablon, to nam się to tam nie rozlało, tylko właśnie ten kształt taki, jaki ułożyliśmy, przez szablon taki pozostał. Gdyby ona chwilę postała, ona trochę wtedy zgęstnieje, będzie widać ten efekt proszku. Natomiast nie ma czemu, nie mamy czasu czekać. Wintaga. Nie mamy czasu czekać, więc bierzemy sobie szpachelkę i tą farbę rozciągamy na szablonie. W miarę tam jakoś tą powierzchnię wygładzamy, żeby było równo i ściągamy szablon. Im więcej się doda pyłu, zrobi się tą farbę gęściejszą, to ona potem w czasie schnięcia popęka. Nie? Zrobią się takie spękania. Jeżeli dodamy mniej tego pyłu i na przykład podsuszymy suszarką, żeby szybciej to wyschło, nie samo w sobie naturalnie, to też się porobią takie delikatne spękania. Więc tutaj też można sobie właśnie regulować i jakieś tam różne efekty uzyskać dzięki temu. No i trzeba po prostu poczekać do wyschnięcia. Sobie troszeczkę podeschnie, bo jest mokro, więc nic dalej nie możemy robić, więc Wam w międzyczasie pokażę, jak malować szablony, żeby zawsze wyszły idealnie. Ten jest trochę taki na brzegi, to sobie na przykład ten położymy.
cała tajemnica tkwi w tym, żeby farba im jest gęściejsza do szablonów, tym lepsza. To już na przykład do szablonów nie rozcieńczamy farby. Jak taka, jak jest gęsta, tak jest idealnie. I cała tajemnica polega na tym, żeby dobrze odsączyć nadmiar farby z pędzla. Jeżeli malujemy tym takim właśnie specjalnym pędzlem z łosia do szablonów, to nie tapujemy, tylko miziamy. Jak jest odsączony pędzel nadmiaru farby, to wtedy nam nie podcieka, zatrzymuje się na tych brzegach wyciętych otworków i wychodzi równo. Jeżeli będzie tej farby za dużo, jeżeli zamoczymy pędzel w farbie i od razu przyłożymy do szablonu, zawsze będzie podciekał, nie ma siły. Że nam ta brudna woda troszeczkę tak jakby zamalowała to, co było pod spodem, te kolory. Jest mokre, więc można jeszcze raz troszeczkę zedrzeć, ale jest mokre bardzo, więc nie ten. Ale żeby jeszcze bardziej właśnie wyciągnąć tą fakturę, można wziąć jakąś ciemniejszą farbę, ciemniejszy kolor. I tak zwanym suchym pędzlem pokiziać, to przeczyć. Trochę będzie nam się mieszać, bo ta woda jest jeszcze mokra, nie? Więc w każdym razie właśnie suchy pędzel robi się mokry i niestety chyba tylko ta mokra to jest gdzieś tam, gdzie... robi się za mokry i wiadomo, no suchym pędzlem, więc on się jakby zatrzymuje na tych górkach, w dołki nie wchodzi i bardziej jakby pokazuje tą fakturę, nie? Mhm. On się zatrzyma. Czyli teraz w zasadzie patyny tak naprawdę. Dokładnie, nie? Takie właśnie patyny. Mokre to jest, więc się całkiem, wyjdzie, bo to jest mokre, całkiem się miesza z tym, więc trzeba by poczekać, aż wyschnie, nie? Aż właśnie te brudne wody wyschną i wtedy właśnie na koniec suchym pędzlem woskujemy albo lakierujemy. Na to na przykład można dać znowuż dobrała to wymieszane. Farba z magicznym pyłem, farba, drapak, brudna woda, patynki, szablon, pędzel. I malowane już tam efekty. Mokre. Mokre. Nie to chciałam wziąć, tylko to chciałam wziąć. Czyli tak, jakbyśmy chcieli popękane, to suszymy suszarką. Tak. A jak nie chcemy, to dajemy więcej pyłu. Tak. Więcej pyłu sypiemy i on wtedy sobie będzie schło i będzie sobie ładnie pękało. Nie? Takie właśnie fajne spękania wychodzą naturalne. Natomiast jak dajemy mało pyłu, podsuszymy suszarką, to nam tak delikatnie, nie? Popęka. I wszystko właśnie zależy od tego, jak to. Używasz potem taśmy do szablonów, czy już tak masz takie taśmy? Nie, taką małą to nie, ale tak to przyklejam taśmą. Nie cierpię kleju tymczasowego. Ja też nie używam tego w ogóle. I nabierz sobie jakiś tam jeszcze szablonik. W jakimś tam kolorze wiodącym, czy jakim tam sobie wyobraziliśmy, jaki chcemy. No. Dobra. Ściągamy. Możemy jeszcze coś tam właśnie, tylko nie farbą pozłocić. Czy tam jakąś tam jeszcze patynami, czy suchym pędzlem, czy jakimś tam, nie wiem, kolorem włoskim. Ciekawa jestem, jak woskujemy to lakier wszystko. By zachował na tym. Jeżeli już nam te poszczególne warstwy wyschną
już ta woda, ona ciągle jest jeszcze mokra, ciągle brudzi. I powiedzmy, no dotykamy, o suche już, nie? Zaraz tam powiedzmy 20 minut już dotkniemy, suchutkie. Nie woskujemy tego, nie lakierujemy, bo to jest tylko tak zwane uczucie suchości. A żeby użyć innego preparatu, gdybyśmy chcieli znowuż jakieś tam kolory dać i tak dalej, proszę bardzo, możemy. Ale jeżeli chcemy użyć jakiegoś innego preparatu, to czekamy, aż ta farba w pełni wyschnie i się utwardzi. Wyschnięcie, utwardzenie farby to jest około 12 godzin, jeżeli damy 24, to będzie jeszcze lepiej. Im więcej czasu damy, tym będzie lepiej. I dopiero wtedy woskujemy czy lakierujemy. Drugą warstwę wosku chcemy położyć, cieniusieńką warstwę jak najcieniej. Drugą warstwę odczekujemy 24 godziny, nakładamy minimum 24 godziny. Nakładamy drugą warstwę cieniutką wosku. Polerujemy i nakładamy drugą warstwę. Nie? Polerujemy i nakładamy drugą warstwę. Czy to będzie oleju, czy będziemy olejować, czy będziemy woskować, czy będziemy lakierować, to dajmy tej farbie naprawdę wyschnąć, a nie żeby ona dała tylko uczucie suchości.